Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj niedziela, początek kolejnego tygodnia, który jak zawsze ma rozpocząć się od zastanowienia się nad Bożym Słowem. Tym razem hasło tygodnia zaczerpnięte jest ze Starego Testamentu z Księgi Proroka Jeremiasza. Jest to 17 rozdział, wiersz 14. Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony. Wybaw mnie, a będę wybawiony. Tematyka nabożeństw Dzisiejszej niedzieli nawiązuje do miłości Boga i jej owoców, do których należy na pewno też i uzdrowienie. Niedzielny tekst kazalny mówi o uzdrowieniu sparaliżowanego, a słowo Jeremiasza, właśnie hasło tygodnia, które przeczytałem, to słowo modlitwy, pełnej wiary i ufności modlitwy do Boga o uzdrowienie. Czas biegnie. Każdy z nas jest coraz starszy. A to oznacza, że coraz częściej odczuwamy pewne niedogodności. Niedogodności związane z chorobą, ze słabością, jeśli chodzi o nasze ciała, ale także i to, jak się okazuje, wcale nie musi być związane z wiekiem. Odczuwamy często słabości dotyczące naszego zdrowia, naszej kondycji psychicznej. Jeśli wczytamy się w słowo opowiadające historię człowieka sparaliżowanego, którego Kilku mężczyzn przyniosło do Jezusa, musimy przyznać, że nie wiemy, co on czuł. Kiedy człowiek jest całkowicie sparaliżowany, bywa, że w ogóle nie, nie ma z nim kontaktu. Nie mamy też relacji, którą zdał po uzdrowieniu, bo Biblia nam tego nie opisuje. Pozostawia nam jednak dużą swobodę do przemyśleń. Czy człowiek, który nie jest w stanie poruszać się i Poruszać swoim ciałem i komunikować się z innymi, jest w stanie modlić się do Boga? Czy w swoich myślach wypowiada słowa: Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony? Wybaw mnie, a będę wybawiony? Możemy przyjąć, że Ten, o którym mówimy, tak właśnie robił. Modlił się, ale ratunek nie przychodził. Modlił się wytrwale i cierpiał. Strasznie cierpiał. Przecież w czasach, o których mówimy, nie było tak skutecznych środków przeciwbólowych jak dziś. I Bóg wysłuchał jego modlitwy. Obudził wiarę w sercach tych, którzy tego chorego otaczali. Przełożyli chorego na nosze i ruszyli w stronę, gdzie, jak się dowiedzieli, przebywał Jezus najskuteczniejszy lekarz, o którym słyszeli. Wierzyli, że jedynie Jezus jest w stanie pomóc temu, którego niosą. Pokonali swoją słabość, ale i wszystkie przeszkody, jakie stały na ich drodze. Bo aby ich misja mogła się powieść, musieli wdrapać się na dach, musieli zrobić otwór, przez który mogli opuścić chorego w miejsce, gdzie przebywał Jezus. To był na pewno ogromny wysiłek. Pewnie też pewnego rodzaju odwaga, przecież naruszali czyjąś własność. Ale przede wszystkim był to akt niesamowitej wiary. Wiary, która pchała ich do działania na rzecz drugiego człowieka. Uzdrów mnie, panie, a będę uzdrowiony. Wybaw mnie, a będę wybawiony. Czy modlitwa nam wystarczy? Czy wystarczy wypowiadanie słów? A może to uzdrowienie, o które prosimy Boga w modlitwie, to uzdrowienie z choroby, która nazywa się znieczulica? Choroby, której symptomy to jest ślepota, głuchota, brak chęci do działania? Może dziś, kiedy obserwujemy wzajemne relacje międzyludzkie, te słowa powinny zostać przez nas rozwinięte? Może dziś powinniśmy powiedzieć: Uzdrów mnie, panie, aby nie był ślepy i głuchy na potrzeby bliźniego. Wybaw mnie od słabości, wybaw mnie od lenistwa, od chęci zdobywania więcej i więcej kosztem innych. Spraw, abym był w stanie poświęcić się tak, jak ci, którzy uratowali sparaliżowanego. Spraw, abym nie tłumaczył się i nie wypowiadał żadnych wymówek. Uzdrów Panie naszą ludzkość, a będzie uzdrowiona. Wybaw nas, a będziemy wybawieni. Moi drodzy, wspólnie możemy zdziałać bardzo wiele, ale aby zdziałać, trzeba zacząć działać. Nie oglądać się na innych, poświęcić się, zmęczyć, może czasem ukorzyć i poniżyć, robiąc rzeczy, które wydają się być poniżej naszych kwalifikacji. Tylko wtedy będziemy mogli cieszyć się z tego, że nasze słabości zostały pokonane, a więc Bóg nas od nich wybawił. Niech ta myśl towarzyszy nam wszystkim w każdej chwili naszego życia, a Bóg, jak pobłogosławi. Amen.